Marcin Naruszka. Na razie nie pytam, kiedy będziesz naszym reporterem, bo masz kupę innych zajęć, więc to może wrócimy do tego tematu po kolejnej twojej walce. Wiesz co, dużo walk. Tak w ostatnim czasie jakoś. Rzeczywiście jakoś nabrałeś takiego rozpędu i tak nie chcesz trochę przestać, tak sobie myślę. To co? Dobrze ci z tym, że tak tych walk w tym roku, na przestrzeni roku było tych walk chyba cztery, tak? No walk było cztery, ta jest piąta. No ale tak jak kiedyś się rozmawiałem, ja tam wróciłem sobie z zagranicy, reaktywowałem tę karierę i nie wróciłem po to, żeby tam się lansować, tylko żeby te ostatki tej młodości wykorzystać. Jak to zabrzmiało, tak? Ostatki młodości. No wiesz, już kurde wiek, 33 lata, tak więc już te lata uciekają, czyli trzeba chwytać tę chwilę i robić tych walk jak najwięcej. Jak teraz po tej walce z Rafałem Haratykiem, troszeczkę czasu minęło, tak jak teraz patrzysz na to, jeden z najbardziej spektakularnych triumfów w twojej przygodzie z MMA? No czyli spektakularnych, no duża na pewno była gala. No bo ta koszulka jest za różowa. Nie, no trener, już było na wszystkim, nie. No ja wysmarkałem się. No trener, wysmarkałem się w nią już dawno. Wysmarkałem się w nią dwa razy. A, to ci dam nowe. No, czekaj, dobrze. Bo tak ma taki sposób, żeby mieć dużo koszulek. Smarkam, ja wiem. To się mówi, nie no, trenerze, no. Dobra, nie. Kurwa, ja mam tyle koszulek, tyle zajomek. Nie wychodzi ta druga spod spodu? Nie. Nie ma tu potrzebne? Nie, wszystko jest dobrze. Krótka zmiana imidżu, wymuszona troszeczkę przez okoliczności. No i także będzie. Wracamy do tego pytania o Rafała Haratyka, o ten pojedynek. Czy rzeczywiście, tak jak teraz patrzysz na to sobie już na spokojnie, z perspektywy, to była taka walka faktycznie, która jakoś tak najbardziej, nie wiem, tak wspominasz ją jako najbardziej spektakularne swoje zwycięstwo? Nie wiem, no wspominam. No fajnie, cieszę się, że ta walka się ułożyła tak, jak się miało ułożyć. To znaczy, że pobiliśmy się w stójce, tam był zrealizowany plan. W sumie Rafał bardzo mocny zawodnik, ja byłem raczej stawiany w roli takiego zawodnika, który ma dobry rekord. Rafał miał udowodnić sobie na mnie, że do tej czołówki tam jakiejś polskiej dobija. No ja nie wiem, no ja byłem zadowolony z tej walki bardzo. No kibice, jak je oglądali, no to może kibiców się zapytać, czy była dobra, czy wypełniłem plan. No ja byłem zadowolony, o tak. To było widać po tej walce, że jesteś zadowolony rzeczywiście, bo jej walka rzeczywiście zakończyła się tak, no chyba lepiej walka w MMA zakończyć się nie może. Teraz kolejne wyzwanie przed tobą, mówimy o tej dużej liczbie twoich występów. Kolejna walka, tym razem z Pawłem Brandysem, rewanż. Właśnie za pojedynek, który stoczyłeś po tej dłuższej przerwie, kiedy wróciłeś po raz pierwszy, to będzie, no chyba, jeśli chodzi o Marcina Naruszkę, zupełnie inny Marcin Naruszka już teraz w klatce. Znaczy, no na pewno bity będę bardziej, bo wtedy tam przyjechałem po dwóch latach niebicia się. Tak więc w tym momencie to będzie moja piąta walka. Fajnie, że ta walka akurat będę miał tutaj z Brandysem. Tam była zakończona remisem, tutaj remisu raczej nie przewiduję. No bo będziemy mogli sobie coś tam udowodnić, tak? No, w sumie fajnie, nie? Chłopakowi też się należy ta walka. On może zyskać, ja mogę zyskać, to będzie dobra bitka. Dobra bitka, ale taka na troszkę innych zasadach, w trochę innym dystansie. To jest jakiś kłopot, jeśli chodzi o przygotowania? Znaczy wiesz co, ja nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo to jest dystans, jest 10 minut, pierwsza runda, zasady Pride'a. W Polsce, nie wiem, kiedyś chyba jakaś była gala, gdzie były te zasady Pride'a, ale nie były rundy 10-minutowe. Tutaj na Nastula Cup w Łomiankach, 10 minut pierwsza runda, pełne zasady Pride'a. No myślę, że będzie mocna gala, naprawdę mocna gala, zobaczymy jak to było. No ja tam, no co powiedzieć, no przygotowuję się tutaj kondycyjnie do tej walki. No bo 10 minut to jest jednak to w MMA trochę jest. No właśnie, jest to trochę inna specyficzna zupełnie rzecz i tym bardziej, że to nie będzie klatka, tylko będzie ring. Więc to wszystko jakby składa się na zupełnie inny rodzaj pojedynku. Ty walczyłeś w ringu, to jakby nie jest dla ciebie żadna nowość. Natomiast, no właśnie, tak jak patrzysz na to teraz, taki pierwszy występ, jakie kłopoty ewentualnie, jakich może się problemów spodziewać? Znaczy, że walka w ringu, no to jest trochę inna praca, nie? No bo to jednak ring to jest prostokąt, są narożniki i trochę inaczej się w tym ringu pracuje. Ale z tego co wiem, to będzie taki pełny wymiarowy ring jak w Pride, czyli to tam hektarów do biegania to jest naprawdę dużo. A ty jak w ogóle ring oceniasz, jeśli chodzi o MMA? Wiesz co, ja się biłem dużo w ringach, bo jak ja akurat zaczynałem się bić zawodowo, to gale w polskim MMA odbywały się w ogóle tylko na ringu. Tak więc ja jakoś tam specjalnie nie mam z tym problemu. Oczywiście wolę bić się w klatce, no bo klatkę sobie można wykorzystać czy do obaleń, czy do jakiejś tam kontroli przeciwnika. W ringu jest trochę inna praca, no ale mi raczej tam jakoś mocno to nie będzie sprawiało problemu.
A jeśli chodzi o twoje zdrowie, bo to trochę tych walk było, trochę przerwy też było, jak się czujesz w ogóle? No co, no to jest już moja, jeszcze jestem zmęczony, bo to już jest, teraz będzie piąta walka. Z tego miałem trzy walki na pełnym dystansie z mocnymi przeciwnikami, bo pierwszą miałem z Pawłem Brandysem, później miałem z Sokolisem, też na pełnym dystansie, z Łukaszem Sadeckim, też mocnym zawodnikiem, żeśmy się tam punktowali, można tak to powiedzieć, przez dwie rundy. No i teraz troszeczkę się krócej skończyło, ale przygotowania były za to bardzo, bardzo, bardzo mocne tam do Haratyka. No i co, no nie wiem, no zobaczymy. No walka pokazuje, tak? To nie można. No trochę świeżości muszę złapać, o tak bardziej bym powiedział. Jeśli chodzi o Pawła Brandysa, on też tam jakiś okres minął, też pewnie jakieś postępy zrobił. Tak jak wspomniasz tą pierwszą walkę, co wtedy najwięcej kłopotów się sprawiło po tym pojedynku? Znaczy, no nie wiem, my fajną walkę w ogóle daliśmy z tego, co ja pamiętam. Bo... My też tak pamiętamy. No, tak więc każdy się rozwija i to jest rok czasu i no, na pewno zrobił duże postępy, ja zrobiłem postępy. Tak więc... No nie wiem, no pamiętam, że żeśmy się bili w górze i w klinczu i w parterze, tak więc naprawdę ta walka zmieniała się, płaszczyzny się zmieniały, tak więc myślę, że teraz też będzie dobra walka. Patrzę tak na ciebie, to widzę, że faktycznie jak na Marcina Naruszkę, to taki albo skupiony, albo rzeczywiście już trochę zmęczony tym wszystkim, nie taki typowy Marcin Naruszka. Co potrzebujesz trochę urlopu, co myślisz pewnie też trochę o tym, żeby wreszcie ta walka i potem trochę sobie odsapnąć? Znaczy wiesz co, ja też jak mówię, ja tam ze sportu nie żyję zawodowo tam i pracuję i tam jak jeden biznes prowadzę, teraz jakiś drugi będę zaczynał i też może te skupienie stąd jest, bo akurat mówię, no chcę zrobić tą walkę i ten urlop może będzie odpocznę na pewno od maty, w ogóle nie pokazuję się na macie, miesiąc to przynajmniej, ale znowu w sprawy zawodowe bardziej będę szedł, tak więc urlop to tak. Tak, powiedzmy, będzie... Teoretyczny bardziej. Teoretyczny za rok może będzie. Ale co, to trochę przesyt jest? Taki mówisz, troszkę maty gdzieś tam już za dużo, jeśli chodzi o ten ostatni okres w twoim życiu? Znaczy, przesytu to nie ma, bo ja bym mógł to robić, ale wiem, że na pewno jak zrobię miesiąc, bo jeszcze jestem, tak jak mówię, no i też już jestem zawodnikiem, który długo trenuje, długo startuje, tak więc wiem, że na pewno ten miesiąc czasu takiego odpoczynku całkowitego od maty, czyli w ogóle wyjścia, zabrania wszystkich rzeczy z szatni i nie pokazywania się na pewno nie zaszkodzi, a tylko pomoże, bo po prostu nabiorę tego głodu z powrotem, a ten głód już po prostu już czuję, że już jest, że jeszcze 2-3 łyżeczki tego miodu z tego garnka i po prostu będzie za dużo. Jednym słowem podsumowując, walka teraz w maju w Łomiankach, potem chwila przerwy. A co jeszcze ewentualnie w tym roku? Jakieś plany są kolejne? Wiesz co, no mogę tam zdradzić, bo tutaj już tam rozmawiam sobie, bo jestem też zawodnikiem PL MMA, mistrzem PL MMA i teraz tak jak mówię, związałem się z Federacją FN. Która nie robi problemów jakichś, żebym się biła się na PLMA i to jest zajebisty ukłon w stronę tutaj włodarzy. No i już jestem po rozmowach, że może uda się pobić tam koniec sierpnia właśnie na Fenie. Czyli gala taka wakacyjna, jak to Fen ma w zwyczaju, zorganizowana. Mniej więcej jakieś miejsce, coś wiadomo, gdzie to miałoby być? Znaczy ja nie wiem, czy mogę mówić o tym, bo ja wiem, gdzie ta gala już będzie, ale nie chcę wyprzedzać jak gdyby tam informacji. A i jeszcze prawdopodobnie, jeżeli będzie zdrowie, to tutaj, kurczę, będzie gala PL MMA organizowana na Turwarze, gdzie będą super walki. To jest bodajże chyba 4 listopada, tak więc też już serdecznie zapraszam wszystkich na tą walkę. No co, no to na razie te trzy walki, tak? Czyli teraz tu w Łomiankach, później jeżeli się uda na Fenie. No i to już raczej na pewno, jeżeli zdrowie pozwoli, w listopadzie na Torwarze. Dobra, w takim razie czekamy na ten twój powrót i tak zaraz opowiadamy. Ja mam pewien pomysł, może się uda go zrealizować, żeby Marcin na przykład zrobił, jak będzie miał trochę czasu i te zawodowe problemy, zawodowe sprawy nie będą go zajmować, problemy też. Nie tylko zawodowe problemy, kurde. Tylko nie zawodowe problemy, wiedzieć jak powiedziałem, ale zawodowe sprawy i te inne sportowe, to poprosiłbym cię, żebyś zrobił taki pierwszy, taki większy wjazd z Mirkiem Oklińskim, to może ciekawy wjazd będzie. Także od razu zapowiadamy. Nie ma sponsorów, gdzie... dawaj tą koszulkę zmienię. No właśnie, no wtedy będzie już wywiad. Wszystko sobie pogadacie, wyjaśnicie sobie, mam nadzieję, wszystkie problemy. I to będzie taki pierwszy wywiad Marcina Naruszki. A tymczasem czekam na tą twoją walkę w Łomiankach. Dzięki bardzo. No, dziękuję bardzo. Jeszcze tutaj tylko bym tam szybko chciał tam pozdrowić właśnie trenerów, całą swoją rodzinę, sponsorów, firmę RISK i Jarex. No i co? No i zapraszam wszystkich na walkę do Łomianek. Dziękuję bardzo. Dziękuję.